Moi drodzy, aż sprawdziłem. Dokładnie rok temu dodaliśmy materiał na naszym YouTubie, który opowiadał o nowym miejscu na karawanigowej mapie Polski. Mowa oczywiście o Camper Camping Czaplinek. I dzisiaj czuję się troszeczkę jak Magda Gessler, która wraca do swoich zrewolucjonizowanych restauracji i sprawdza, co się zmieniło, jak właściciel zachował się od ostatniego czasu, jakich atrakcji nowych przybyło. I tutaj dzisiaj to wszystko sprawdzimy i oczywiście nie zabraknie waszego ulubieńca. Ulubieńca, mówię ulubieńca, bo ostatni materiał o Czaplinku osiągnął rekordową ilość wyświetleń, 53 tysięcy. Czekamy na Darka i idziemy zwiedzać Camping Camper Czaplinek. Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Kłaniam się serdecznie. Jest i on, bohater, podobno youtuber, podobno gwiazda. Podobno gwiazda, tak, mówią, klienci przyjeżdżają. Którzy nas widzieli po ostatnim filmiku, no fantastyczny odzew. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy nas odwiedzili, sprawdzili, czy to jest prawda. No, dużo się wydarzyło od tamtej pory. No właśnie, filmiku. Dużo, nie? Dużo, bardzo dużo. Naprawdę bardzo wtedy dużo. Zaczynałeś, dzisiaj już masz pewnego rodzaju doświadczenie. Tak. Jakie wnioski? Częściowe doświadczenie, bo dalej się uczymy, nie? Więc dalej się uczymy, dalej wyciągamy wnioski. No wiesz, tych wniosków jest masa, tak naprawdę, nie? Tych wniosków jest masa. Więc my je bierzemy do siebie. Nawet wprowadziliśmy sobie coś takiego jak taką karteczkę feedback, zaraz wam pokażę. Dajemy to klientom, no bo my się uczymy tego biznesu. Każdy, kto się nagle dostaje taką karteczkę feedback, żeby nam powiedział, no co możemy robić lepiej. Co możemy robić lepiej, co robimy źle. No bo my też popełniamy błędy, jesteśmy tylko ludźmi. Więc staramy się to, na ile jest to oczywiście możliwe. Nie wszystko jest możliwe, no niestety, ale na tyle, na ile finanse pozwalają, na tyle, na ile siła rąk i techniczne możliwości pozwalają, upgrade'ujemy, poprawiamy nasz kemping, ulepszamy go dla naszych gości, no bo to oni tutaj kreują to miejsce. No właśnie, co cię zaskoczyło negatywnie? Może zacznę od tej negatywnej formy, tak najbardziej w prowadzeniu tego typu biznesu. Najbardziej negatywnie, no to chyba to, że klienci czasami oczekują hotel pięciogwiazdkowy. No w końcu się plumujesz jako all inclusive. Tak, all inclusive. Mam all inclusive, ale no jednak jest to kemping nadal. Jest to nadal kemping, więc no nie jesteśmy hotelem, nigdy nim nie będziemy. Więc staramy się w zakresie bycia kempingiem starać to na tyle luksusowo, na tyle komfortowo, na ile się da. Myślę, że zrobiliśmy dużo. Poprawiliśmy jacuzzi, poprawiliśmy saunę. Z racji też tego, że chcemy być chyba już całoroczni. Czy to się uda, zobaczymy. Spróbujemy w tym roku. Zwiększyliśmy ilość łazienek, zwiększyliśmy ilość toalet. No bo też klienci nam mówili, no mało tych toalet, mało tych toalet. Okej, staramy się to upgrade'ować, więc to już wykonało się. Natomiast takich negatywnych rzeczy, to myślę, że co tu mogę powiedzieć, co jest takiego negatywnego, takiego wprost? Powiem szczerze, że chyba... Chyba niewiele, prawda? Chyba niewiele takiego konkretnej rzeczy. No to są takie smaczki, to no brakuje trochę jeszcze zieleni nam cały czas. Nie? No klienci też wymagają, my też byśmy chcieli, żeby było to zielone, jakieś nowe nasadzenia. To wszystko wymaga czasu. No jest to trzeci sezon, tak naprawdę drugi prawdziwy. Pierwszy był w zeszłym roku, dużo się zmieniało, upgrade'owało. No na pewno ten all inclusive dużo zrobił. Staramy się dla tych klientów, żeby jednak nie płacili za każdą usługę, która jest, tylko robią sobie jeden pakiet, mają jakiś tam pobyt, kajaczki, rowery i tak dalej. Ale myślisz o tym, prawda? Czy zachować się tak, tą formę all inclusive, czy jednak coś zmienić? Skąd takie myślę? Wiesz co, all inclusive wynika z tego, że tak, jedni to doceniają, mówią super, to jest petarda pomysł, raz płacę i po prostu chcę to, chcę to, chcę to, chcę tamto. Natomiast z drugiej strony niektórzy tego nie doceniają bardzo, tak? No niestety zniszczenia, dewastacje, brak szacunku do tego, wchodzę, wychodzę, robię z tym co chcę, czy do jacuzzi, no prosimy, umyj te stopy, opuść, tak, nie brudź tej wody i tak dalej. Na pewno w przyszłym roku będziemy myśleć o zmianie tego jacuzzi na bardziej profesjonalne, więcej filtrów, żeby to, duża obsługa tego jacuzzi wymaga czasu, nie? A co z wiatrówkami się stało, powiedz? No właśnie, wiatrówki. Przenieśliśmy znowu te wiatrówki, nie z All-in, tylko do All-in Plus, no bo w All-in jest znowu brak szacunku. Każdy to brał, niszu, te wiatrówki połamane, pozatykane, nieumiejętność taka obycia w tym wszystkim, więc zmieniliśmy, że mamy lepsze bronie, bardziej profesjonalne, nie takie za 200-300 zł gdzieś tam z Allegro, tylko że jak już ma, bierze sobie wiatrówkę, to jest to profesjonalna, porządna wiatrówka za tam powiedzmy 1000 zł około i to nie jest taki sprzęt byle jaki, więc też chcemy, żeby to miało osoby, które
no będą o to dbać. Zapłacone mają ekstra, więc mają ekstra, ekstra sprzęt. Ja dzisiaj czytałem komentarze pod naszym ostatnim filmem. Tam jest bardzo dużo pozytywnej takiej energii. Ja wiem, że to jest taki oklepany slogan, ale rzeczywiście. I jednocześnie taka obawa, żeby nam szeryfa nie zepsuli. Żeby nam nie zepsuli jego podejście. Zepsuli czy nie zepsuli? Co? Trochę tak. Trochę w tym roku było ciężej, więc z racji też takich chyba niezrozumienia braku ciszy nocnej. Idea braku ciszy nocnej była taka, że no, ja jakbym przyjechał na kemping, no nie chcę, żeby ktoś o 22 jeździł rowerkiem i mówił cicho, 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 nie? I niektórzy tutaj niestety przyjeżdżali, wiesz, no wielka kolumna, muza na parze, nie? I wtedy wchodzi szeryf i mówi sorry, ale nie będziecie grać na całą kemping, nie? Więc jakby zrozumienie dobre ciszy nocnej, przeczytanie regulaminu, który mówi o tym, że bawmy się, rozmawiajmy, śpiewajmy, ale tak, żeby nie przeszkadzać innym. To nie znaczy, że macie być super cichutko, ale też no, ktoś obok siedzi, no nie musisz lubić, nie wiem, rocka, country czy disco polo, każdy ma swój klimat. Więc jakby tu były takie momenty, że no, burzyli się ludzie, a mamy wykupiony all inclusive, tu nie ma ciszy nocnej, możemy robić co chcemy. No nie, no nie, no żyjemy w synergii, tak? Oczywiście strefa rodzinna bardzo nam pomogła, tam jest absolutna cisza nocna od 23, no bo są dzieci, strefa rodzina, sama nazwa mówi, rodzina. I to jest na tyle oddalone od siebie, że to można pogodzić. Jak ktoś wymaga totalnej ciszy, chce mieć spokój, pewność, że idzie spać i się wyśpi, to jest strefa rodzinna tego, nie? Natomiast tutaj no, staramy się w tej strefie open, nazywamy to strefą imprezową, ale nie do tego stopnia, żeby przeszkadzać innym. I to chyba mi dało w kość, bo te takie niesnaski z klientami, niektórymi co prawda tylko, no to nie ten każdy, tak? Większość ludzi jednak ma tą kulturę. Ale zdarzały się no, męskie imprezy bardzo często, nie? I łubu-dubu, jestem szefem tego klubu, nie? Ale generalnie nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. No jestem trochę zmęczony, ale jest okej. Okay. To co, idziemy na pole, pokażesz nam nowe rzeczy, bo tak sporo przybyło w tym roku. No trochę przybyło właśnie ze względu na ten upgrade, więc pójdźmy, zobaczmy. Prowadź. Jak to będzie robić, chodźmy. W zeszłym roku, jak pamiętacie, w tym samym miejscu tu było jacuzzi pod taką altanką. W tym momencie zbudowaliśmy taki domek, on jest ocieplony, ogrzewany. Z racji tego, że nastawiamy się, no, że na zimę być może to morsowanie, widzę, że kampery jeżdżą zimą, lubią sobie zimą przyjechać nie tylko w góry, być może nad jezioro, więc połączenie jacuzzi, sauny, kamper, zima, śnieg, może zimą, żeby był ten śnieg. Nie? No, mam nadzieję, że będzie. No. Sauna została w tym samym miejscu. Sauna została w tym samym miejscu. Czyli nad jeziorem. Tak, nad jeziorem troszeczkę rozbudowaliśmy saunę, zaraz Wam pokażę. Natomiast jacuzzi, tak jak widać, domek po to, żeby tu można się zamknąć, spędzić sobie godzinę, dwie, wypić sobie dryneczka, poczylautować, ciepła woda, fajnie, ocieplony budyneczek, więc zimą jak najbardziej będziemy z tego korzystać. To nie? Płynnie przejdę do łódek, bo ich nie było, nie było też namiotu, coś chyba tutaj tak się skroiło. Skroiło się, dodatek. No i okazało się strzał w dziesiątkę, ponieważ druga nasza, taka moja zaprzyjaźniona, nazwijmy to firma, Grupa Marine, współpracujemy z nimi i sprzedajemy też łodzie. No jesteśmy nad jeziory, mamy wypożyczalnię motorówek, no i okazało się, że klienci pytają mnie, wow, mogę kupić motorówkę, tak? Możesz kupić motorówkę, jak najbardziej. No więc tak to zadziałało i w tym roku sprzedaliśmy kilka sztuk, więc jestem zdziwiony, bo nawet takie dosyć drogie. Przyjechał też jeden tutaj nasz klient, który pierwszy raz był po prostu, nie? Przywiózł swoją małą motorówkę, zobaczył, że może kupić większą i kurde, kupuje większą, nie? I po prostu. I po prostu, dosłownie po prostu. Przepłynął się trzy razy, mówił, to kosztuje, jak to działa, leasing i działamy. Więc to jest też taki dodatek, że no karawanik na wodzie, nie? No dosłownie. Karawanik na wodzie, więc to bardzo fajnie działa. Rozbudowaliśmy troszeczkę ogródek piwny, jak widać troszkę większy, z rollbarem na zewnątrz, więc można sobie to piwko nalać sobie też na zewnątrz, można się też poczęstować. Piwkiem. Ja od razu chcę zapytać, podobno pijaństwo w komentarzach. Ja będę się dużo odnosił do tych komentarzy, ale chciałbym, żebyś odpowiedział. Będzie pijaństwo, będzie alkoholizacja, będą burdy. No bo nie. Jest darmowe piwo. No nie ma tego, nie ma tego. Ci klienci, którzy byli, widzieli dwie takie sytuacje w całym sezonie, więc myślę, że to nie jest za wiele. No była pacyfikacja momentalna, nie? Więc tak jak mówię, regulamin mówi, ok, jest darmowe piwko, jest super fajnie, ale kultura i musi być. Jeżeli są przekleństwa, wyzwiska, automatycznie wywalam za bramę, nie? I to w ogóle bez pardonu, bardzo mi przykro, ale takie osoby dyskwalifikuję. Jakby do tej pory traktowałem klientów dobrze, od tego roku z wzajemnością. Okej. Okay. Takie okay. Mam takie. Czyli mam jednak trochę cię to nauczyło ten tak, sezon. Tak, nie ma litości, że tak powiem, nie ma zahamowań. Jeżeli ktoś się nie potrafi zachować, brak kultury, chamstwo, wyzwiska, jakieś krzyki, wrzaski, momentalnie pakujemy, żegnamy, do widzenia.
I tutaj ma być, piwko ma być dla tych, że no każdy chce sobie piwko wypić, każdy chce się wychillautować. Więc alkohol jest dla ludzi. A my rozsądnych. Chcemy, dokładnie. I my tu chcemy mieć takich ludzi. Więc to jest też informacja, jasno mówimy przy meldunku, czytajcie regulamin. Punkt drugi regulaminu, brak kultury, brak zachowania, out. Nieważne all inclusive wtedy, prawda? Nieważne all inclusive, tu mają być fajne imprezki, tu mają być fajne. Główny ludzie. Plac, pamiętam w ubiegłym roku. I tu też są kaskadowo parcele ułożone jak w ubiegłym roku, tak, prawda? Doszła jedna, jeszcze dodatkowy taras dobudowaliśmy, bo jednak duże zainteresowanie tymi tarasami widokowymi jest, tak zwane cinema, czyli widoki kinowe. Więc udało nam się na wiosnę dokopać, wprost mówiąc, jeszcze jeden taras. Trochę go poszerzyć, żeby było więcej miejsca i to jest bezpośredni widok na jezioro. No i doszły dwa domki. No, domki jako test. I jak? I super. Dane. I super. Dane. I super. I naprawdę super. Hello! I super, domki super, dlatego że w zeszłym roku klienci mówili, no wiesz, szeryf, przyjeżdżamy z rodziną, ale na przykład dziadków byśmy chcieli wziąć. No właśnie. Kuzyna brata, nie? Czy kogoś tam z rodziny, czy przyjaciół nawet, nie mają kampera. No więc te domki karawaningowe, żeby dalej był ten karawaning, nie domki drewniane, nie takie typowe kempingowe, tylko dalej takie z nutką tego kempingu, z nutką tej przyczepy kempingowej. Dom szeryfa jest? Domek szeryfa jest. Cały czas jest. Jest i jest najlepiej oblegany, aczkolwiek jest najniższej jakości, nazwijmy to, bo to jest stary domek, ale on ma klimat, nie? On ma klimat, on jest prosto z widokiem na jezioro, jest to swoje prywatne jacuzzi, nie? No jest, widok jest tam, no, fenomenalny. Więc chyba ludzie, którzy wynajmują ten domek, nie patrzą gdzie śpią, tylko po prostu jak będą spędzać czas, nie? Okay. Jest blisko ognisko, jest piękny widok i tak dalej. Nosimy się z zamiarem albo zmiany tego domku, tej przyczepy całkowicie na nową, taką typu karawaningową, aczkolwiek druga wersja jest taka, że totalnie go doremontujemy. Po prostu pozostawimy tak jak jest, ale zrobimy nową kuchnię, nową lodówkę, nowe sypialnie, nowe szafki. Powymieniamy to wszystko tak, żeby już tak było, no... profesjonalnie. Luksusowo, że tak sobie pozwolę. Zmieniłeś też strefę na namioty. Tak, no... zmieniliśmy zdecydowanie. No, to był główny postulat z zeszłego roku, żeby zmienić strefę namiotów. Kiedyś była tutaj. Bo to nie tu właśnie, nie? To było tu. Żeby to się było nam tu. Nie myliło. Ale tu za mało tego cienia. No my wtedy w zeszłym roku też i nazwę zmieniliśmy, bo to była słoneczna polana, no bo jest słoneczna, ale w tym momencie nazwaliśmy się już słoneczne tarasy. Te tarasy widokowe i tutaj strefa namiotowa w 100% cień, drzewa, komfort, ale zachowaliśmy także tą tarasowość, żeby te namioty też były na takich półeczkach. Każdy ma widok. No tak, żeby miał każdy widok, no tak jak widać już stąd jezioro, już widać te namioty i... I wtedy te kino letnie, które tu było, zostało przeniesione na strefę rodzinną, dobrze widziałem. Tak, dokładnie tak, dlatego że korzystają z tego dzieci. Po prostu korzystają z tego dzieci, dorośli raczej z tego nie korzystali, a zauważam, że kino dla dzieci ma dwa plusy, ogromne. Pierwsze, dzieci się cieszą, a po drugie, rodzice się cieszą, bo przez 2 godziny mogą być sami. Jasne. Mają wolność, ciszę i swobodę. No i właśnie tutaj jesteśmy. To jest ta część. To jest ta górna część, ten górny taras pod drzewami, gdzie mamy tą strefę namiotową. Tu schodkami się schodzi na dół i tu już przy jeziorze, jak widać, kajaki, namioty. Że tak możemy stanąć, żeby to było za nami. Będzie widać i tam ta sauna, i widać te namioty. I też kaskadowo schodki zrobione, że można być w namiocie, mieć piękny widok na jezioro. Tam przy samym już jeziorze można sobie postawić namiot, więc... Ale ten teren jest, wydaje mi się być taki bardziej ogarnięty niż w ubiegłym roku. Uporządkowany, no, posprzątany, rozumiesz? Trochę zmieniamy, wiadomo, też się uczymy. No, na razie tak bardzo technicznie, czyli żeby usypać te tarasy i tak dalej. W tym roku na jesień zdecydowanie idziemy bardzo mocno w stronę zieleni, no takie alejki, jakieś światełka, jakieś skalniaczki, takie no smaczki, nie? Tej trawy ci brakuje tutaj, prawda? O, to też nie będę się oszukiwał. Trawy brakuje, no niestety te namioty wjeżdżają, wyjeżdżają i jest sklepisko. Natomiast też nie ma co ukrywać, ta trawa nie zdążyła tak naprawdę urosnąć, bo tylko miejscami, jak widać, gdzieś tam powschodziła. Natomiast w przyszłym roku tutaj już zagospodarujemy bardzo mocno te skarpy, żeby nie było tego takiego, nazwijmy to, terenu budowy w cudzysłowie. No nie jest to teren budowy, ale tak wygląda. No jednak to jest goła ziemia, nie? To musimy nad tym popracować. Na pewno w przyszłym roku to już będzie
na to czas. Jesteś ciekawym gościem, który się gdzieś tam nie boi krytyki. Nie boję ci się zapytać o pewne rzeczy. Nie, śmiało, śmiało. No wiesz, nazywamy rzeczy po imieniu, tak jak jest. Kemping jest jaki jest, tak jest. Nie ma co tutaj czarować. Ja też nie lubię czegoś takiego, bo nie chcę takich klientów, którzy przyjadą i powiedzą: kurde, miało być tak kolorowo, a tu jest tak naprawdę kawałek lasu, nie? To coś w tym stylu. Są jeszcze rzeczy do dopracowania i nad nimi pracujemy, więc to jest trzeci sezon, kurczę, no więc ja osobiście jestem zadowolony. No dobra, to skoro jesteś zadowolony, to prowadź mnie na pomost, bo tam też się coś zmieniło. Tak. O, tutaj jest jeszcze temat plaży, którą usypaliśmy sztucznie, bo też problem jest z kempingu taki, że my jesteśmy w zatoce, to jest jezioro polodowcowo, no bardzo szybko ma spadek, niesamowicie szybki, więc no klienci mówią, no brakuje nam plaży, brakuje dla dzieciaków. Tam jest takie trochę małe miejsce, natomiast tutaj usypaliśmy już trochę piachu i będziemy w przyszłym roku bardziej wypłatać, żeby między tymi drzewami zrobić kąpielisko, natomiast trwają rozmowy z miastem. Z górą. Z górą, żeby tamtą część zagospodarować i tu zrobić, bo tam jest bardzo ładne wypłycenie. To jest jedno z niewielu miejsc, gdzie jest naprawdę płytko i tam zrobimy, jeżeli się uda, zrobimy prawdziwe kąpielisko takie dla dzieci z plażą i tak dalej, więc przyszły sezon, mam nadzieję, że to się uda. Ciągle. Dobrze. Ale to już góra. Czy burmistrz tam pozwoli, zarząd miasta, władze, że tak powiem, włodarze pozwolą nam tutaj się ruszyć w tym temacie, byłoby super. Natomiast na razie zrobiliśmy to. Tutaj, tak jak widzicie, sauna się pali, opalana drzewem, no jest też trochę pracy, żeby pilnować to. Cześć Renia, cześć! Stali klienci, co roku nas odwiedzają, od samego początku, więc oni widzą na bieżąco te wszystkie zmiany. Natomiast sauny zrobiliśmy taki sobie bajer, bo były pytania, ruska bania, nie? Żeby się schłodzić. No, nie trzeba mieć ruskiej bani, wystarczy sobie po prostu wejść do jeziora. Aha! Rozumiesz? Okej. Okay. Więc wychodzisz sobie z sauny, są schodki, schodzisz sobie do jeziora, schładzasz się w jeziorze, wracasz sobie do sauny. Tu są leżaczki, można się na leżaczkach powylegiwać. Więc w ten sposób obeszliśmy sobie, że mamy naturę, mamy jezioro, po co nam rozkabania, prawda? Też inaczej to wygląda. No, cały tutaj, prawda, teren pomału. Zupełnie inaczej. Pomału do przodu. Tu masz taką klasyczną, widzę, opalaną drewnem. Tak, opalaną drewnem. No. Dużo problemów z tym drewnem jest, bo trzeba podkładać, trzeba pilnować temperatury, trochę zachody. Nie wiem, czy w przyszłym roku nie skuszę się jednak na elektryczny piec, żeby było tylko pstryk. Prościej. I działa. Ja. Troszkę może drożej, ale bezpieczniej, może też i bardziej komfortowo. Jasne. Tutaj doszły nam pomosty, jak widzicie, zaczęliśmy budować marinę. Czyli dużo do nas przyjeżdża. Naprawdę jestem zdumiony, że przyjeżdża tak dużo klientów ze swoimi motorówkami. To jest fantastyczne. Te wszystkie tutaj łodzie to są łodzie klientów. Tamta mała z przodu to jest w ogóle klienta, który jest z kamperem przyjechał, z motorówką. Tutaj jak widać kolejny klient przyjechał ze skuterem wodnym. No tutaj skuter wodny, kontrowersyjna sprawa, bo niby można, niby nie można. Tak. To tak jak z naszym lockdownem, niby można działalność prowadzić, ale nie można. Natomiast pływają, dopóki są zachowane takie no, etyka żeglarska, motorowodniactwa, nie falujemy, nie przeszkadzamy ludziom, to jest okej, to nie ma co świrować, więc jest fajnie. No i oczywiście doszły motorówki, tutaj cała ta część ma mariny, ta część już jest nasza, nazwijmy to nasza, w sensie taka nie dla klientów, w której wynajmujemy łódki, doszły nowe motorówki, doszły chyba 4 motorówki w sumie, więc się troszkę zmieniło. No doszedł Speed, to już jest taka wyczynowa łódź, mocna, lekka, z mocnym silnikiem, to już jest dla klientów, którzy umieją naprawdę pływać. Doszedł tak zwany Open, czyli duża, szeroka łódka na 7-8 osób, nawet szybka bym powiedział, potrafi swoje zrobić. No i ta klasyczna Monte Cristo to jest taka łódeczka z starej daty, ale z takim fajnym charakterkiem. Ja bardzo lubię. Wyremontowana już w końcu, zrobiony remont silnika, ona bardzo fajnie pływa już teraz, jest wszystko ok. I to jest taka nasza strefa wynajmu. No oczywiście Love Boat jest cały czas, platforma mi miłości. Też pływa, też ludzie się bawią na niej. No jest wesoło, nie? Za 9 miesięcy przyjedzie kolejne pokolenie wychowane na Love Boat'cie. Tak, to coś w tym stylu. Powiedz mi, Darku, All Inclusive nie upoważnia do wynajmu łodzi. Nie, bo też ani takie łodzi, się komentarze pojawiły. Nie, ani łodzi, ani konie. Zawsze o tym mówimy, że All Inclusive to jest wszystko jakby co jest w pakietach, tam jest rozpisane, nie dotyczy nigdy motorówek i koni. To są dwie strefy w ogóle jakby od nas
kompletnie niezależne. Motorówki są motorówkami, konie są koniami, to za to zawsze trzeba ekstra płacić, nie? Także to tak nie działa. No i nigdy tak nie było. Ja nie wiem skąd takie nieporozumienie, może niedoczytanie, ciężko mi to określić, ponieważ staramy się te pakiety jasno opisać, co się w nich zawiera. Może też kwestia, że nie było do tej pory kempingu, który oferuje all inclusive. Może to było po prostu element i zaskoczenia, i trochę niedoczytania. Może. Chaos wakacyjny, wiesz jak jest. Tak jest, ale jakby my to bierzemy na klatę. Jeżeli to nasza wina, to przepraszamy, dlatego będziemy upraszczać w tym roku w ogóle stronę, uprościmy. Strona się rozbudowała strasznie, zakłady się narobiło, Boże, była prosta strona, a teraz się zrobił jak jakiś portal, nie? Więc zmienimy stronę, uprościmy, żeby to było jedno po drugim, czytelne, czarno na białe. Natomiast all inclusive dalej tak, wszystkie atrakcje typu kajaki, rowery, sauna, jacuzzi, piwko do 20 i z kija, i z puszki, bo kiedyś było tylko z puszki, teraz mamy też i z kija, więc dlatego też ten roll bar dodatkowy, ono jest za free. All inclusive plus znowu, który wprowadziliśmy, no to jest już kompletny all inclusive, czyli jeszcze dochodzą alkohole twarde, nawet Jack Daniels, czy jakiś tam Bacardi, czy rum. Mamy zawsze markowe alkohole, nie kupujemy Biedronko, przepraszam, takich tanich rzeczy. Tak, nie, czyli mamy markowe alkohole, one są wtedy już do 24, tak jak jest bar otwarty. Ile wody dolewasz do butelki, zanim podasz klientom? Wiesz co, raczej... Też były takie komentarze. Powiem ci nie, raczej robimy odwrotnie. Raczej robimy mocniejsze drinki, żeby było im weselej. Nie, ale tak, żeby nie, serio mówiąc, to naprawdę nie. Jest okej, jest wszystko fajnie i jak nawet klient ma Olim Plus, a to przecież nam jest bez różnicy, czy wypije 2 czy 4 drinki, jak chce mocniejszego, podwójnego, potrójnego, no to my takiego robimy, tak? To nie ma z tym, to nie ma znaczenia. Jasne. Idziemy jeszcze, wrócimy na te kaskadowe? Tak, wróćmy, zobaczmy sobie te kaskadowe tematy. A przy okazji, jak będziemy spacerowali, chciałbym Cię zapytać o taką rzecz właśnie jak ceny. Tak? Największy zarzut do Ciebie, do Twojego pola, do rzeczy, które tutaj oferujesz, to ceny. Masz zdecydowanie zbyt wysokie ceny, zbyt drogo pakiety, zbyt drogie. Jak się do tego odniesiesz? Jak się do tego odniosę? Odniosę się tak, że tak było, tak jest i tak będzie. Misją tego kempingu, wizja i misja tej firmy, tego kempingu jest taka. Chcemy być kempingiem butikowym, czyli nie ogromnym. Tutaj nie ma być 1000 załóg, tutaj maksymalnie mieścimy, nie, powiedzmy 100 załóg, to jest już naprawdę maksów, takich już naprawdę z namiotami. Więc chcemy, żeby ten kemping był butikowy. Dawać chcemy w tej cenie jak najwyższą jakość, właśnie jeżeli chodzi o łazienki, o sanitariaty, o to, że jest woda 24 godziny ciepło, łazienki są otwarte 24 godziny na dobę, nie ma czegoś takiego, że nie ma ciepłej wody, no chyba, że prąd nam wyłączyli, bo tak się raz zdarzyło, że była awaria prądu, tak, no to są sytuacje losowe. Jeżeli chodzi właśnie o wiatrówki, alkohole, to ma być wszystko wysokiej jakości i w tym kierunku idę. I to ma być kemping skierowany dla takich ludzi, którzy chcą dobrze zapłacić, nie boją się tej ceny i wiedzą, że w zamian dostaną dobrą jakość. Jak na przykład właśnie, tak jak widzicie, widok, miejsce, przestrzeń, każdy sobie może kampera rozstawić, ma miejsce na namiot, ma dużo tej przestrzeni, prywatne ogniska na strefach VIP, co jest też, myślę, czymś innym. Ogniska? Tak. Okay. Każdy dostaje swoje ognisko na tych najdroższych parcelach, na półkach. Zobaczcie, ile jest przestrzeni. Kamper może sobie stawać wzdłuż, poprzek. To jest jego prywatna strefa. Jakby za to też się płaci, tak? Brakuje chyba tylko kanalizacji. Będzie. Na parcelach właśnie, będzie, ale będzie. Mówiłeś też, że planujesz. My chcemy być eleganckim, fajnym kempingiem. Być może najdroższym w regionie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale w zamian za to dlatego pytamy, co możemy robić lepiej, co możemy Wam za to dać jeszcze. Czego byście oczekiwali, żeby tych atrakcji było na tyle i były one jakościowe. Żeby to nie była jakaś tam tania tandeta, nie? Nawet jeżeli chodzi o kajaki, to też kupiliśmy nowe kajaki, Fishery, porządne kajaki, więc jak sobie ktoś wynajmuje kajak, to też nie ma żadnej godziny czy dwie. Może sobie wziąć na cały dzień i sobie pływać, gdzie chce, kiedy chce, jak chce. Czy rowery, to też, żeby to były porządne rowery, a nie jakieś tam promocyjne i tak dalej, nie? Jeżeli chodzi o piwo, to też jest regionalne piwo, nie najtańsze jest właśnie skrzynka z Biedronki, tylko jest to dobre piwo połczyńskie, regionalne, plisik z kija. No więc tak to widzę i myślę, że to się chyba udaje. No dobra, to ostatnie pytanie w takim razie, jakie plany na przyszły sezon, bo trochę już o nich opowiedziałeś, czyli zieleń, czyli kanaliza,
Kanaliza, co tak. Więcej? Kanaliza i woda. I prąd też wspominałeś, nie? Prąd zmienimy, tak, zmienimy prąd. Chcemy zrobić centrum dowodzenia w recepcji, żeby nie było, że ta skrzynka odpowiada za tą strefę, tamta skrzynka za tamtą strefę. Zdarzają się, bardzo często się zdarzały, jeżeli powiem, że 10 w tym sezonie, to myślę, że to jest często, że wywalało jakiś bezpiecznik. Ktoś miał zwarcie w kamperze, ktoś miał gdzieś tam. No i potem jest, musi klient biegnąć do recepcji i mówić, o nie, mam prądu, nie? A jak my teraz zrobimy tą sobie centrum sterowania, to my na recepcji pstryk bezpiecznik wyskoczył, a dwójeczka nie ma prądu. I już idziemy do dwójeczki sprawdzić, co mu się stało, dlaczego nie ma prądu. My to kontrolujemy, więc to jest to. Kanaliza na pewno, czyli na wszystkich tutaj parcelach VIP będzie i odpływ, i dopływ, i woda, i prąd. Na rodzinne już mamy wodę, nie mamy tylko odpływu. To też będzie zrobione, będzie poprawione. I tutaj na strefie Lux, czyli tak zwanej Open Space, gdzie możemy sobie stawiać jak chcemy, też chcemy postawić 4 punkty wodne, żeby już nie trzeba było węży ciągać takich dalekich, nie? Okej. Więc to na pewno usprawnimy. Na pewno przybudujemy kuchnię polową. Kompletnie. Pamiętam ją z ubiegłego roku. Tak, to ona jeszcze z ubiegłego roku, nic się tam nie zmieniło. Jest to typowo polowa. Więc ona jakby nie wklasowuje się w jakość tego kempingu jeszcze. Natomiast w przyszłym roku na pewno będzie kompletnie przebudowana. Będą udogodnienia. Tam już jest nawet ekspres do kawy w tym roku, ale będzie więcej dodatków. No i tylko liczymy właśnie na tych klientów, którzy będą to szanować, nie będą tego niszczyć, nie będą tak dewastować, bo jednak w tym roku dużo mamy takich. Bo takich przykrych sytuacji, że coś tam urwane, coś tam zaśmiecone. No ale będziemy nad tym pracować. Nie? Dziękuję Ci po raz kolejny. Ja również dziękuję. Powiedz mi, jak Ty oceniasz powrót po roku? Powiem Ci, przyznam szczerze, że brakuje mi tylko jednej rzeczy tutaj. No? Zieleni. 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 Zazielenienia trawników, zazielenienia tutaj dookoła. Mhm. Drzewka Ci nie urosną od magicznej różdżki. Natomiast zdecydowanie tej zieleni bardziej, bo na razie to wygląda, sam powiedziałeś, klepisko. Tak. Natomiast ta, ja tutaj doskonale wiesz, że zawsze świetnie się bawię i dzisiaj pewnie też tak będzie. Jak zawsze. Znając życie. Także jak najbardziej tak. Ja trochę się bałem po prostu o Twoje zdrowie psychiczne po ostatnim wywiadzie, bo wiem, że chcesz dużo, wiem, że jesteś dobrym gościem, ale wiem też, jacy są klienci, jak potrafią być. No, to prawda, ale dajemy radę. Zawsze jak przyjedziesz, to pogadamy, podtrzymasz mnie na duchu, jest okej. Dokładnie, nie? Tak. Także tutaj jeszcze dojdą alejki, bo dojdzie też dużo takich brukowanych, chcemy coś rzeczy zrobić, typu drogę już zrobić z polbruku, zrobić alejki z polbruku. Żeby się nie kurzyło pewnie. Raz, a dwa, że też tam pomoże to utrzymać tą zieleń, tak? Bo ludzie nie będą też deptać, będą jakieś tam dojścia i będzie też prościej wtedy, nie? Więc tak to zrobimy. Natomiast z zielenią będziemy ostro walczyć, już mam plan, jak tutaj nawieść, nawodnić i na jesień jest kupę roboty znowu. No i tyle. Oczyszczalnia. Tak, no jest to oczyszczalnia. Nie będziesz uciekał. Była, jest i była. Myślałem, że będzie. Zdejmiesz kapelusz i wyjdziesz. Nie, nie, słuchajcie, oczyszczalnia jest. Pytają klienci o to, komentują i my o tym mówimy wprost. Zdarza się, że poczuć jakieś. Zresztą sam dzisiaj byłeś, to poczułeś. Zaleciało. Zaleciało, tak. Czy to jest uciążliwe? Jeden powie, mi to nie przeszkadza, drugi powie, wolę oczyszczalnię niż skrót spalin z autostrady i tak dalej. Natomiast nie jest to uciążliwe, no nie jest to przez cały dzień. Zdarza się to raz kiedyś, tak? Ja podczas naszego ostatniego pobytu nie poczułem, stąd moje przeoczenie kompletnie, nie było tego czuć. Nie było czuć, dlatego mówię, niektórzy są uczuleni na to bardzo, niektórzy nie. Nie jest to dla mnie jakieś problematyczne. Oczyszczalnia jest po modernizacji, powiem szczerze, i oczekujemy, tutaj też rozmawiamy z władzami miasta, że coś z tym zrobią, bo w ogóle nie powinno być czuć. Zdecydowanie. Tak? W ogóle. Po to jest oczyszczalnia. Nie powinno być czuć w ogóle, w innych miejscowościach w Polsce są oczyszczalnie obok ogrodów dendrologicznych i to funkcjonuje. Ale na ten moment nie widzę jakiegoś takiego wielkiego problemu. Oczywiście jest to pewien pretekst, jeżeli klient chce znaleźć dziurę w całym, no to powie, dobra, oczyszczalnia jest za płotem, tak? No czy tak za płotem, no kawałek jest za to oczyszczalnie, no, za ale... płotem. Umówmy się, no, za płotem. Powiedzmy, że kawałek do płotu. Tu się będę bronił, kawałek no, do płotu. Ale nie, no okej, okay. Nie jest tak źle. I ja to też klientom mówię, nie? Bierzcie to pod uwagę, na mapie to widać. Natomiast są komentarze i takie też zauważyłem, że mówię, no ale nam to nie przeszkadza, my nie poczuliśmy, albo to było raz kiedyś, nie? No nie jest to, że stoimy nad szambem na pewno, nie? Tak. Niektórzy to opisują. Jeszcze raz dziękuję. Sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli macie pytania do Dariusza, oczywiście zawsze. Chętnie odpiszę, odpowiem. Szeryf zaprasza, a ja dziękuję za materiał. Jeżeli Wam się podoba, łapa w górę, subskrypcję naszego kanału, nie zapomnijcie o tym. Do zobaczenia za rok? No mam nadzieję, że za rok. To jeszcze raz, do zobaczenia za rok. Dzięki. Cześć. Hej.